co widać za naszymi plecami, to pierwsza w Polsce mobilna linia rozlewnicza. Jest to wynik współpracy firmy Enotech, naszej firmy i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest to bardzo innowacyjne rozwiązanie dla małych winiarzy, którzy potrzebują usług szybkiego, fachowego, precyzyjnego rozlewu. Ta linia spełnia wiele różnych funkcji, począwszy od pukania butelek, przez preewakuację, po bardzo szybką nalewarkę, precyzyjną korkownicę i równie precyzyjną zakręcarkę. Ten sam zestaw maszyn również etykietuje butelki, nakłada kapturki i nakłada w sposób automatyczny banderole. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Dzięki niewielkim rozmiarom jest w stanie dotrzeć praktycznie do każdej winiarni, do każdej rozlewki. Jesteśmy dzisiaj w winnicy Niemczańskiej. Rozpoczęliśmy realizację rozlewu wina. Urządzenia, które tutaj są, są finansowane w ramach projektu Współpraca Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liderem tego projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który w ramach projektu współpracy chce podnieść jakość dolnośląskich win w okresie dwóch najbliższych lat. Winiarze, którzy uczestniczą w tym projekcie, będą mogli brać udział w badaniach i rozlewać swoje wino, w których to będziemy sprawdzać, czy tą jakość poprawiliśmy. Cieszymy się bardzo, że w naszym konsorcjum jest aż 18 dolnośląskich winiarzy i mamy nadzieję, że w kolejnych latach ta jakość wina się poprawi, ale nie tylko jakość, również organizacja produkcji rozlewu, ponieważ chodzi nam o to, żeby poprawić warunki tego rozlewu, szybkość tego rozlewu, bo to również wpływa na jakość i kosztochłonność produkcji winiarskiej, w tym przypadku na przykładzie Dolnego Śląska. Buongiorno, mi chiamo Alessandro, sono un tecnico della Borelli e sono venuto in Polonia a installare e a collaudare questa linea di imbottigliamento su questo camion. La macchina è equipaggiata con una stazione per sciacquare le bottiglie prima del riempimento, una stazione che crea il vuoto e inietta azoto nella bottiglia per prevenire l'ossidazione del vino, una vasca con livello centralizzato per riempire le bottiglie a gravità, un tappatore che è in grado di fare il tappo sughero, come in questo caso, o il tappo a vite montando l'apposita testina. Il resto della linea comprende anche un distributore di capsule, sia termoretraibili che di alluminio. Una stazione per l'etichetta e la controetichetta sullo stesso rotolo e una stazione per la distribuzione e l'incollatura col biadesivo
o autoadesive per le banderuole. La macchina è in grado di produrre dalle 800 alle 1500 bottiglie ora ed è sufficiente collegare alla macchina il vino, l'aria compressa, l'azoto, dopodiché si inseriscono le bottiglie e le bottiglie si possono togliere pronte per l'inscatolamento. Marek Zemkowski, winnica niemczańska. Nasza winnica uczestniczy w projekcie IQ Grape. Właśnie trwają u nas testy najnowszej maszyny, linii rozlewniczej. Dzięki niej zbadamy trochę nasze wino, jakość naszego wina. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że taka linia rozlewnicza w sposób znakomity pomoże nam w organizacji rozlewu. My normalnie z 3 tygodnie, 4 tygodnie może robimy to, co ta linia potrafi zrobić w 2 dni. Dzięki temu organizacyjnie możemy zupełnie lepiej do tego podejść. Testy trwają, mam nadzieję, że się udadzą i w przyszłości wszystkie winnice, które uczestniczą w tym projekcie, będą mogły z tego korzystać.